witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Mamy dziś 11 lot. Gołąbki nam wypuścili o godzinie 11.30, dosyć późno. Pogoda trochę tak pochmurna jest, ale ogólnie mają z wiatrem. Także myślę, że będzie to szybki lot, bo dystans jest naprawdę krótki, 95 mil. Także będzie to szybki lot. Gratuluję nabywcy i wygranej aukcji, który wygrał tą aukcję, którą żeśmy zorganizowali. Kwotę, którą uzyskaliśmy, na pewno spełni część chociaż z marzeń tych dzieci, które potrzebują naprawdę pomocy. Kwota 600 zł. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że nabywający też będzie bardzo zadowolony. Proszę o kontakt. Wysłałem tam dzisiaj wiadomość, że proszę o kontakt na mojego maila, o numer telefonu. Chcę się skontaktować, ustalimy, jak to wszystko zorganizujemy. Jak z przesyłką tych gołąbków, jak z tymi pieniędzmi na konto. Podam numer konta. Tak jak wcześniej mówiłem, ja nie chcę, żeby one przechodziły przez moje konto. One pójdą ostatecznie i tak bezwzględnie, jak zresztą mówiliśmy, na konto fundacji. Coś więcej możemy powiedzieć. Jest to przedostatni lot. Za tydzień mamy ten 780 km. Wyślemy na pewno jakieś gołąbki. Dzisiaj poszło 13 gołąbków. Poszło 8 samiczek i 5 samców. Nie poszły wszystkie, bo karmią młode, z tego względu, że część hodowców zamówiła mnie młode. Dzisiaj akurat doszły obrączki od kolega Michała. Dziś zaobrączkujemy tam 12 młodych. Na pewno będzie zadowolony z tego materiału. No zobaczymy. No czekamy na razie na gołąbki. No postaramy się coś nagrać, o ile nam kamera dzisiaj nie zaszwankuje. Na razie wszystko działa. No tak to wygląda. Jeszcze raz gratuluję naprawdę temu, kto wygrał. I dziękuję wszystkim za ogólnie branie udziału w tej aukcji, bo zaczęło się tam od 100 zł, później było 200, 300, 400. Aż w końcu doszło do 600. Ja jestem bardzo zadowolony z tego względu, że nawet to pierwszy raz żeśmy organizowali, ale mówię, wyszło super, także jestem dumny z Was, że tak powiem, że w ogóle wzięliście udział w tej akcji. Także zobaczymy, jak zaraz może będą siadały jakieś gąbki, także damy jakimś lepiej znać. Także pozdrawiamy, dobry lot, do usłyszenia. Damy ponownie. Minęło półtora godziny lotu. Czekamy na ogrodzie, na razie nic nie mamy. Pokażemy może w międzyczasie, jak tam u nas młodzież. Zrobiliśmy już dwa treningi z młodymi. Jeden z odległości 5 km, drugi z odległości 10. Dzisiaj planujemy następny trening. Lot mamy za 2 tygodnie, 15 zaczynamy. No, młode są w formie, mi się wydaje. Koło domu robią oblot 3-4 godziny. Także niektóre to wyglądają jak roczne już w sumie. Są to pierwsze, to jest samica pierwsza od Luka van den Weya, długi dystans. Jedna z tych gołąbków, które sprowadziliśmy. To są te gołąbki, które zostały wygrane na aukcji, te dwa bobasy tutaj. To samica zniosła jajka, ale podłożyliśmy już puste, nie będziemy jej męczyć. Tak one wyglądają, tak jest, ten wygląda ten samczyk. Samczyk też już był na dwóch treningach, daje sobie radę fajnie. Młode przyszły prześliczne, także na pewno ten, który wygrał aukcję, będzie na pewno zadowolony. Czekamy na kontakt, żeby się skontaktować z nim. Wyślemy je jak najszybciej. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. No, także tak wygląda wszystko tutaj u nas. No, czekamy. Myślę, że tak godziny 50, a tak wygląda tutaj u nas zupełnie starych. Mówię, wszystkie nie poszły. No, siedzą na młodych. Jak widać, wszędzie udziaczki, o. Poobroczkowane część. A tutaj mamy następne. No wszędzie zostały młode w każdym razie. Zostały, tu są trzy, ale to trzeba wrzucić jednego tutaj na dół, z tego względu, że poszła cała para. Także tak one wszystkie wyglądają. No i czekamy na przylot. Pogoda jest fajna, nie jest za gorąco. Myślę, że wydaje mi się, że będzie to szybki lot, z tego względu, że no te samice poszły, jednak w większości poszły samice, 8 samic poszło. No i ten samczyk nas, ten 297, on może też ładnie strzelić dzisiaj. Ale ja liczę na tą córkę 174, tą 323. Bo wczoraj sprawdzając listy z zeszłego roku i z tego roku, ona sobie też świetnie radzi. I świetnie sobie radzi ta samica niebieska 309, która u nas była raz pierwsza, ona była piąta w federacji też.
A tak ona druga, trzecia na gołębniku, także i rok temu jako, jako młoda samica również sobie super rady dawała. No zobaczymy, no dzisiaj zobaczymy, no. Pogoda jest fajna, ja lubię właśnie taką pogodę, nie jest za gorąco. Jak będzie, zobaczymy. Także ustawię tutaj aparat na tym. Jak coś będzie, to będę starał się włączyć. Także pozdrawiam, do usłyszenia. Mamy pierwszego gołąbka. Samiczka. Come on, come on. Come on, baby. Kap, 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 kap. Come on, kap, 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 kap. Come on, baby, come on. Wcale nie zwrócone. Come on, baby, come on, come on. Kap, 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 kap. Gdzieś ty tam siadła. Come on. Bardzo dobry czas, godzina 46. Come on, kap, 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 kap. Come on, baby, come on. Kap, 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 kap. Come on, baby, come on. Kap, 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 kap. Come on, baby, come on. Siadła na dachu tam, siedzi. Come on, baby, come on. Come on, Junior, come on. Kap, 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 kap. Charlie, chodź, Charlie. Come on, baby, come on. Kap, 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 kap. Come on, baby, come on. Come on. Zwróciła pierwsza, zwróciła samiczka. To jest córka tej niebieskiej, która tu właśnie, to są młode, które były wystawione na aukcji. Jak wcześniej mówiłem, po tej samicy było 5 córek i to jest jedna właśnie z tych dwuletnich samic właśnie. No czas będzie miała super, mi się wydaje. Godzina 46. Pięknie z góry szła z kierunku. Mamy pierwszego. Czekamy na następne, coś na następnego. Jest następny. Come on, come on, come on, come on. Sto dwa, stara samica, córka połowy. Come on, kap, 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 kap. Come on, come on, come on, baby, come on. Come on, Charlie, come on. Come on, baby, come on. Come on, kap, 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 kap. Come on, come on, come on. Come on. No 102 u nas też była pierwsza, tylko minie gołębniku, dzisiaj druga. 102 będzie właśnie szykowana na ten tor 780 km. Znaczy tak przeczuwałem, że ci samiczki będą ładnie strzelać błony do tych młodych. Mówię, tydzień temu to nie zagrało, bo mówię, nie zrobiłem żadnego treningu. W tym tygodniu były dwa treningi, trzy treningi. Były trzy treningi, były takie dłuższe. Także mamy ich dwa. Czas jest super. Muszę napoić, dać trochę wody. To nie, nie. Jamen, jamen. Ta trochę jedna straciła, trochę siedziała na dachu. Ale tu już szpaki latały, te szpaki. Jeszcze czekamy na trzeciego. Trzeci prawdopodobnie będzie ten chyba 297, tak, takie przeczucie. No. No ale na razie nic nie ma. No idzie tam jeden, ale to nie nasz, no nie? To jest z lotu jakiś, ale to nie nasz. Z kierunku ładnie przyszły, no. Poszły od razu do młodych. Nawet nie zmęczone. Co to w sumie, to nie dystans, 152 km. Co one czaliłem? Biją się. Thank you.
mamy na razie nic. Czekamy dalej. Wiatr trochę się później zmienił na boczny z tego, co obserwowaliśmy. Ale i tak jest czas, jest super. Godzina 46, ten pierwszy. Godzina 47, ten drugi. Wcześniej dzisiaj planuję trening z młodymi. Zrobimy trening około 30 km. Zobaczymy, jak nam w ogóle pozwoli droga, bo z treningami w tym roku jest, to z młodymi akurat jest trochę ciężej, bo musimy wyjeżdżać na obwodnicę Londynu N25, która zazwyczaj jest zakorkowana. Wczoraj robiłem trening masakra normalnie. Więcej się jedzie, więcej się stawi niż jedzie. Ale zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Dzisiaj sobota, mam nadzieję, że trochę będzie luźniej na tej. Cały czas jest to wahanie takie, czy przejść w ogóle z tymi młodymi, bo te treningi, no jakby nie było, żeby wygrywać, trzeba zrobić chociaż co najmniej jeden trening w tygodniu. No, sprinty, mówię o sprintach. Ja już widzę ze swojego doświadczenia, że żeby wygrywać w klubie właśnie z tych sprintów, trzeba zrobić chociaż jeden trening w tygodniu. W tym kierunku, w którym akurat będę jeździć z młodymi, żeby wyjechać na to 25 tygodni, muszę zapomnieć po południu, bo tam jest najtrudniejszą obwodnicą w ogóle miasta w Europie. Nie będzie szans, trzeba będzie jakoś, nie wiem, kombinować z rana, nie wiem, wstawać rano wcześniej i jeździć z tymi młodymi rano. Nie mówię o dłuższych dystansach, jak będą szły za kanał, no to już nie będzie z tym podejrzewam żadnego problemu, no bo to będzie już dłuższy dystans i tu nie będzie robiło żadnej różnicy, ale na krótkim dystansie trzeba będzie coś kombinować. Także. O, jest następny gong. Come on! Samczyk roczny. Come on, baby, come on! Come on! Przyszedł roczny samczyk, jest to wnuk naszej samicy o numerze 200. Jest to syn tej samicy, a jest to wnuk chłowej od Raimunda Nicze, z Libica, którego posiadaliśmy gołąbki. No ten samczyk w tym roku też nie jest lekarza na gęby. No więc mamy odbite 3. Damy jakąś transmisję po zegarach. Zegary mamy na 18. Także do zobaczenia, dobry lot. Witamy wszystkich koleżanki i kolegów, wróciliśmy z klubu. No było nieźle, mi się wydaje. Złapaliśmy 3 punkty, mamy 5, 6 i 11 i 12 Głębia. Wygrał dzisiaj kolega Kevin Clark od nas tutaj z miasta, pokażemy wyniki. Drugi, trzeci, czwarty John Randall. Złapaliśmy ostatnie punkty. Nie ostatnie z tego względu, że to był ostatni lot, który lotowali dzisiaj wszyscy, bo za tydzień, jak mówiłem, jest ten drugi lotnik. Co się okazało, nikt nie daje, ale my jesteśmy. Pokażemy szybko te głębie, które wróciły. Tutaj siedzi samiec akurat, który skoczył już. Ale pierwsza dzisiaj była ta samica, która, no, mi się wydaje, dobry wynik zrobiła, bo spójrzcie na jeszcze raz na wyniki. Tu nie była duża naprawdę różnica. Charlie, wyjdź. Była dzisiaj ta samiczka, o której wspominałem, to jest właśnie córka tej niebieskiej, tu jest jedna samica, tu jest druga. Tu jest druga, pokażemy wam wszystkie. Tu jest trzecia, która siedzi na młodych. Trzecia. Tu jest czwarta. I tu jest piąta.
To są właśnie 5 samic, które pociągnęliśmy właśnie po tej samicy i ona była z tym właśnie Belgiem, którego żeśmy odsprzedali na Ukrainę. Cały komplet w domu, siedzą na tym. Przegrana nie jest duża, ale to tak jak zresztą wcześniej mówiliśmy, to nie są nasze loty. Byliśmy w klubie i Charlie, to wyszedł akurat na samym tym. Także mi się wydaje, żeby nie był dobry. Z młodymi dzisiaj byliśmy na treningu, tak jak wcześniej wspominaliśmy, wszystko w domu. Zrobiły tam 25 minut. Charlie, nie wolno go ganiać. Także mi się wydaje, że ja myślę, że za udany. I za tydzień jesteśmy w środę, teraz wkładamy akurat na ten ostatni lot. Szkoda, że tylko ja daję, no ale no trudno. No, nie mają widocznie na tyle głębi, żeby dać. A my dajemy jednak. Damy z 5, może 6, damy głębi. Także na pewno będziemy. Prośba jest taka, bo staraliśmy się z każdej strony. Już jest wieczór, a nikt się nie odezwał o te młode. Mieliśmy zrobione takie tą aukcję całą. Młode są tutaj, można je pokazać. One czekają na odbiór, tylko czekają na czysty odbiór. Napisaliśmy i na filmiku było i napisaliśmy, żeby odezwał się ktoś, ten kto wygrał na maila i myślimy, że ktoś je odbierze, bo taki był. Ale miejmy nadzieję, że ta osoba jest akurat zabiegana i na pewno nie ma czasu, ale na pewno się zgłosi, bo te młode czekają, są prześliczne i zobaczymy, co z tego będzie. Także za tydzień jesteśmy, wkładanie dzisiaj, w tym tygodniu akurat będzie w środę. Co możemy powiedzieć? No, z tego, co się okazało, to tylko my dajemy. No. I poinformowaliśmy, że już odchodzimy z tego klubu, a ogólnie wiedzieli już to wcześniej, ale no, mieliśmy zrobić takiego grilla pożegnalnego, że tak powiem, w piątek, ale nasza sekretarz akurat nie może przyjechać na ten na tego grilla, bo akurat ona akurat musi być w domu z tego względu, że ona musi, jeżeli będzie w piątek jakiś gong, no to ona musi to wszystko zorganizować, a tylko ja daję, ale z innych klubów także też daję, bo ona jest prezesem federacji, także my to rozumiemy. Przenieśliśmy tego grilla na koniec sezonu. Ja zaczynam 15, pierwszy lot z młodych, z drugiego kierunku. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie co do oglądania. Także mi się wydaje, że i proszę jeszcze raz i apeluję, bo szczyt był fajny i te młode czekają właśnie na odbiór. Także bardzo proszę jeszcze raz i pozdrawiam, dobry lot.